Czym dokładnie są sny z takiej duchowej perspektywy, z takiej szerszej perspektywy? Czemu służą? Co się dzieje, jak śnimy? Dlaczego mamy prorocze sny, gdzie śni ci się coś i na następny dzień to się dzieje w prawdziwym świecie? Sporo ludzi tak ma. Albo dlaczego śni nam się coś, czego się boimy, albo coś, czego pragniemy? Albo dlaczego czasami. Śni nam się coś i akcja się dzieje w latach 50. albo 2000 lat wstecz, albo śni nam się coś, czego w ogóle nie potrafimy pojąć i użyć słów, żeby to wytłumaczyć. W tym filmie przekażę perspektywę otwartą. Nie mówię, że tak jest i koniec. Przekażę perspektywę otwartą na bazie wiedzy, na bazie moich doświadczeń, gdzie możemy zacząć łączyć wszystko ze sobą i tworzyć taki szerszy obraz tego, czym mogą być sny. Przede wszystkim, ja osobiście uważam, że my, ludzie, jesteśmy wielowymiarowymi istotami, czyli żyjemy na wielu wymiarach jednocześnie. Czyli teraz ty robisz wiele rzeczy jednocześnie i żyjesz na wielu wymiarach jednocześnie jako dusza, po prostu tego nie postrzegasz, bo jesteś ograniczony na tej fizycznej perspektywie, która potrafi funkcjonować i działać na bazie tych zmysłów, które ma. Ograniczona ilość zmysłów, fizyczności, ciała, biologii, kodu genetycznego. Tyle potrafimy pojąć. Takie możliwości ma nasz mózg. Więc jesteśmy ograniczeni na tym. Ale jako dusza, powiedzmy teoretycznie, robimy wiele rzeczy jednocześnie. I to, jak. Ty wibrujesz, to jaka jest Twoja kombinacja wszystkich Twoich emocji, uczuć fizycznych, niefizycznych, duszy, wszystko razem kształtuje się na ciebie jako osobę, tak jak wyglądasz na tej fizycznej płaszczyźnie, to kształtuje Ciebie w inny sposób na innej płaszczyźnie, inaczej wyglądasz na innej płaszczyźnie, niefizycznej, inne rzeczy się dzieją, inaczej się wyraża ta Twoja wibracja, ten Twój. Wyjątkowy podpis, ten Twój wyjątkowy wzór. Inaczej się wyraża na innej płaszczyźnie, inne rzeczy robisz na innej płaszczyźnie, które są cały czas wyrazem tego, czym promieniujesz, z czego się składasz. Teraz, to jesteś ty. To, co się dzieje w snach, dzieje się teraz cały czas. Po prostu. Jak idziesz spać to ta Twoja świadomość fizyczna robi przerwę. I w trakcie spania wydzielają się pewne substancje przez szyszynkę. Naukowcy spekulują, że w szyszynce produkuje się dymetylotrytamina, DMT, psychodeliczna substancja psychoaktywna, która sprawia, że ludzie widzą i doświadczają rzeczy nie z tego świata. Ta substancja znajduje się też w roślinach. I to według naukowców są spekulacje, że to się wydziela w naszych szyszynkach. Nie mają wystarczająco badań. Ciekawe dlaczego. Ciekawe dlaczego nie badają tego. Jak badali tyle rzeczy, a akurat szyszynkę jakoś nie chcą zbadać całkiem i nie jest zbadana całkiem i nie są pewni. U myszy badali i rzeczywiście wydziela się dymetylotryptamina W szyszynce. U myszy. Teraz, od tysięcy lat... Egipcjanie już mówili, że dymetylotryptamina, która znajduje się w roślinach, też rysowali szyszynkę. Wiedzieli, jak wygląda szyszynka, i zaznaczali, że ta szyszynka i ta substancja, dymetylotryptamina, jest mostem między światem fizycznym a światem niefizycznym. Ciekawe. Tysiące lat wstecz, teraz. Jak my idziemy spać, nasza świadomość robi przerwę. Wydzielają się te substancje w naszym mózgu, w naszej szyszynce. I te substancje są właśnie tym mostem. Prawdopodobnie są tym mostem. Mogą być tym mostem, które pozwalają na przechodzenie tej fizycznej świadomości i na kontakt z innymi wymiarami tej fizycznej świadomości. Przez te substancje ta fizyczna Twoja świadomość potrafi postrzegać to, co się dzieje, tak czy inaczej, na tych innych wymiarach. I na bazie tego, jak się czujesz, jaka jest Twoja wyjątkowa kombinacja uczuć, emocji, stanów, w każdej części Ciebie, coś z podświadomości, wszystko razem składa pewną wibrację, pewien stan, który pozwoli Ci doświadczyć to coś zgodnego z tym stanem, w którym się znajdujesz w tym dniu, w poprzednim dniu, ogólnie w jakim stanie się znajdujesz. I teraz, przez to, że mamy taki mały kontakt przez te substancje, przez to, że ta nasza fizyczna świadomość zaczyna ogarniać i postrzegać trochę tego z innych wymiarów, czasami to jest mocne, czasami to jest mniej mocne. Czasami jesteśmy trzeźwi w snach, możemy być świadomi w trakcie snach, gdzie ogarniamy wszystko tak jak w fizycznym świecie totalnie trzeźwi, a czasami mniej trzeźwi, bo to jest takie małe połączenie. Niektórzy ludzie praktykują i praktykują i praktykują świadome sny i dochodzi do punktu, gdzie są świadomi tak jak w fizyczności, że bawią się. Mogą robić różne ciekawe rzeczy. Teraz jeżeli my jesteśmy wielowymiarowi i mamy rzeczywiście dostęp naszą świadomością fizyczną do innych wymiarów, to może mamy dostęp do wymiarów, gdzie czas może być złamany, gdzie możemy przejść, przenieść się w czasie. Może na innych wymiarach czas nie jest problemem. Może na innych wymiarach wszystko jest dostępne tu i teraz i jednocześnie. Przeszłość, przyszłość i teraźniejszość. I dlatego może doświadczamy potencjalne wydarzenia, które mogą się wydarzyć. Możemy doświadczyć rzeczy, które się wydarzą, jeżeli wszystko będzie szło dalej tak jak idzie. Możemy mieć przebłyski, jakiś kontakt z czymś, czego się boimy, z jakimś naszym strachem, który się wyraża w jakiś inny sposób, na innym wymiarze. Może mamy dostęp do jakiegoś innego naszego życia, do jakiejś innej części nas. Może jedna dusza, może ma dziesięć żyć jednocześnie. Może jesteś tą osobą naprzeciwko, jednocześnie, jako dusza. To jest wielowymiarowość i z takiej szerszej, szerszej, szerszej perspektywy, według duchowości, według wiedzy duchowej, to wszystko kończy się na tym, że wszyscy, wszystko jest jedno i jesteśmy jedną osobą. I wszyscy jesteśmy fragmentami tej osoby. I to się przekłada na nas, gdzie ty jesteś jedną osobą, ale ty składasz się też z innych fragmentów w siebie. Masz tego wrażliwego ja, tego odważnego ja, tego wystraszonego ja to wewnętrzne dziecko, które było stramatyzowane. Teraz to wszystko na tych innych wymiarach się dzieje. W nocy masz po prostu dostęp do tego, masz kontakt, możesz postrzegać trochę tego. Jak budzisz się rano, to jest taka szybka interpretacja tego co robiłeś, tego co robisz cały czas na tych innych wymiarach na bazie tego co ty potrafisz pojąć intelektualnie. Czyli robiłeś coś Chodziłeś, przemieszczałeś się, robiłeś te różne rzeczy na tych innych wymiarach. Jesteśmy wielowymiarowi, może jesteś, nie wiem, jakimś królem gdzieś, na jakimś innym wymiarze. To wszystko się działo, miałeś w jakiś sposób dostęp do tego, coś z tego doświadczyłeś. Może nie wszystko, ale jakiś fragment jednego z tych wszystkich wymiarów, który które przeżywasz cały czas. Miałeś kontakt z tym, i twój mózg na bazie tego, co rozumie, potrafi to wszystko złożyć do kupy i stworzyć jakiś obraz logiczny. I to będzie ograniczenie. Zauważysz, że pewne sny nie da się wytłumaczyć, bo funkcje, działanie, rzeczywistość działa całkiem inaczej na innych wymiarach. Więc chcesz wytłumaczyć ten sen, ale nie wystarczy ci zmysłów te. Wmysły, które mamy, nie wystarczą, żeby wyjaśnić to, co się działo w tym śnie. To było bardziej na wyczucie, że nie możesz tego słowami opisać. Teraz. To jest perspektywa. To jest otwarta perspektywa. Otwarta na dyskusję i otwarta na uczenie się. Nie mówię, że to jest taki koniec. Możemy się uczyć. Przekaż mi Twoją opinię. Napisz w komentarzach. Jak ty to widzisz? Może coś innego rozkminiłeś? może nauczymy się wszyscy razem. Sporo ludzi praktykuje świadome sny, a stane projekcje, wychodzenie z ciała. Praktykują takie rzeczy i robią się dobrzy w tym. Ja to robiłem niedużo razy, parę lat temu, przez jakiś okres czasu, krótki, i przestałem. Z pewnych powodów, które podałem w jakimś filmie. Teraz to jest. Ok, jeżeli czujesz to, jeżeli ciągnie Cię, jeżeli chcesz tego, to jest ok, praktykowanie takich rzeczy. Ja osobiście idę po prostu w inną stronę. Ja prawdopodobnie wrócę i zajmę się w jakimś momencie znowu ze świadomymi snami, astralnymi projekcjami i tak dalej. Teraz po prostu mam okres czasu, gdzie zajmuję się innymi rzeczami, gdzie czuję, że powinienem inne rzeczy robić. Jak zwiększyć ten kontakt z tymi innymi wymiarami? Jak zwiększyć ten kontakt z tą większą częścią siebie, z tą duszą? Jak zacząć postrzegać więcej tego? Pierwszy sposób medytacja i cisza. Doświadczanie częściej i dużej subtelności. Medytację nie wyjaśnisz. To, co doświadczasz w trakcie medytacji, nie jest do opisania. Jak wchodzisz w głęboką medytację, jesteś całkiem obecny. To nie ma słów, to jest takie inne. To jest subtelne, to jest takie, że znikać. Im bardziej się oswajasz, im bardziej potrafisz przebywać w takiej subtelności, tym łatwiej będzie ci postrzegać te inne rzeczy, te subtelności innych wymiarów. Tym bardziej zwiększy się intuicja. I tutaj kolejna rzecz: intuicja. Im bardziej słuchasz się intuicji, pojawia się intuicja, uznajesz ją na tyle prawdziwą. Że działasz na nią, że przychodzi ci to coś nienamacalne, ta intuicja, i fizycznie ufasz i działasz na to, to używasz to. Jak używasz to, to się wzmacnia. To więcej subtelności, więcej intuicji schodzi. Zapisywanie snów kolejna rzecz pomocna, możesz zapisywać sny, żeby uczyć siebie na większy kontakt. Snów ze świadomym życiem, ze świadomością dzienną, ze świadomością fizyczną, gdzie więcej dociera do Ciebie. Jak zapiszesz sobie od razu, póki pamiętasz, to dotrze do Ciebie więcej tego, co było tam. Im więcej dociera, tym bardziej oswajasz się i rozumiesz. I łatwiej Ci jest później przebywać w takich stanach i osiągać większą trzeźwość, większą świadomość. W trakcie snów na przykład. Kolejna rzecz, która pomaga, to jest brak strachu. To jest oswojenie się ze strachem. Jak masz paraliż senny, sporo ludzi często tak wychodzi i widzi swoje ciało, jak śpi. Na przykład swoje ramię i swoją głowę. Jak śpi. To jest takie wyjście. Tak wychodzisz. I jest panika. I jest strach. I odczuwasz. I percepcja jest taka, że widzisz, co się dzieje koło ciebie. Nie tak Oczami, tylko tak odczuwasz to. Tłumaczy się to, tak, jakbyś to widział, ale to jest trochę inny. I percepcja się otwiera na to, że doświadczasz i odczuwasz, że są może jakieś istoty. Pojawia się strach, bo to jest nieznane, i ten strach stawia cię kompatybilnym, zgranym z pewnymi strasznymi istotami. Te cienie, ci ciemni ludzie, którzy stoją. Niektórzy ludzie widzą księdza, który podchodzi, takie skojarzenia. Tworzą się rzeczy przed Tobą doświadczasz, widzisz rzeczy, bo to jest prawda względna. To jest prawda na tej płaszczyźnie. Z perspektywy fizycznej to nie jest prawda. Ale jesteś kompatybilny i zgrasz się i zobaczysz i doświadczysz te rzeczy, które są powiązane ze strachem. Jeżeli się odważysz, jeżeli przełamiesz ten strach, to zaczynasz być obecny i bardziej trzeźwy. Bo strach powoduje, że człowiek nie jest na miejscu. Jak czegoś się boisz, to... Jedną nogą jesteś na ucieczkę i nie widzisz, co się dzieje przed tobą. Więc zwiększa się trzeźwość, zwiększa się pewność siebie i zwiększa się kontakt i widzenie tych innych wymiarów, jakie są mniej strachu. I ostatnia rzecz, można, jeżeli kogoś interesuje bardzo, praktykować świadome sny. astralne projekcje. Czyli utrzymujesz świadomość zasypiając. To jest trudne, ale da się wytrenować. Przeczytaj książki Roberta Monroe, zobaczysz jak to robić. Tyle. Mam nadzieję, że ta perspektywa może pff, otworzyć trochę umysł na nowe rzeczy, połączyć coś z czymś innym, pozwolić ci połączyć coś, co ty wiesz, razem z tym, co ja przekazuję, i odkryć coś nowego i nowego i nowego. Piście, co sądzicie o snach? Jakie doświadczenia mieliście? Jakie ciekawe doświadczenia mieliście? Piście, co sądzicie? Czym są sny? Jak wy to widzicie? żebyśmy się uczyli i odkrywali większą część siebie, to coś poza, to coś więcej. I tutaj część ludzi się boi, część ludzi jest otwarta. Jeżeli znajdujesz się w strachu, jeżeli jesteś w strachu, to przejdziesz na te płaszczyzny i doświadczysz więcej strachu w innych formach. Jeżeli znajdujesz się w radości i oczyszczasz siebie, oczyszczasz się z traumy, schodzi z ciebie strach, schodzi z ciebie złość, to wejdziesz na tej niepaszczyzny i doświadczysz fajne rzeczy. Tyle. Mam nadzieję, że film jest pomocny. Mam nadzieję, że jest ciekawy. Jeżeli tak, to zostaw lajka. Jeżeli też jest ciekawego tematyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.